Nie stać nas na to, żebyśmy mieli publiczną szkołę, która będzie najlepszą szkołą, szkołę zarządzaną przez miasto, nie przez uniwersytet. Ja mówię o podstawówkach, bo oczywiście już słyszę te głosy, które mówią, no przecież mamy liceum akademickie. No po pierwsze, nie my mamy, tylko uniwersytet ma, jeśli mówimy o mieście, a po drugie, jesteśmy w opowieści o podstawówce, czyli w tej podstawowej edukacji dla każdego obywatela naszego miasta. Więc odpowiadając na pytanie, czego nie zrobił Michał Zalewski, nie zadbał o wysoką jakość usług publicznych w mieście. Od edukacji, przez ochronę zdrowia, po transport. To jest to, czego nam brakuje. Jak to się stało? Nie chcę już być Beatą Szydło, ale przez 20 lat rządów Michała Zalewskiego nie można było zbudować edukacji, czyli czegoś, z czego korzysta każdy mieszkaniec Torunia, na takim poziomie, że to nie publiczne szkoły, a publiczne szkoły byłyby wiodące.